Siemka, siemka, witam was serdecznie na obsydianach. Jestem dzisiaj, patrzcie, jakie wykopuję. Takie ładnie się szklą, są zielonkawe. O, szkło, ale ładne, powiem wam, niektóre są piękne. Ten jest taki słupiasty, że tak powiem. A tu patrzcie, ten jaki olbrzymi. Ale mam takie w kształcie diamentu też. Pokażę wam kiedyś w domu. Patrzcie, jaki ładny. No i taki sobie, a to są takie mniejsze, ale też się oszlifuje i zrobi, to będą naprawdę piękne. Także trzeba je pochować ładnie. Patrzcie, jakie ładne są. Się szklą. Ten jest strasznie duży. Go wyszlifujemy. Jest taki lekko zielonkawy. Ciemny brąz, ciemna zieleń. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Każdy jest strasznie duży. To są te mniejsze. To też sobie schowiemy. O, takie. Wyglądają może na filmie jak normalne takie, ale to nie są. Patrzcie, jak się mieni. Po obróbce. Jak je będę w ogóle obrabiał. Ten jest, patrzcie, taki. Ale ten jest chyba najładniejszy, jak na razie taki. Monolit, że tak powiem. Trzeba uważać. No dobra, pokopiemy jeszcze. Zobaczymy takie duże. Jak ktoś wykopie, to wam pokażę. A co tu leży? To nie jest taka jak pumek, coś takiego. Już tu pumek wykopałem też. Dobra, no to lecimy dalej po prostu i kopiemy. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać wszystko. Ściągniemy trochę tej trawy tu z tą tych darni. Zobaczymy, co pod tą darnią tu siedzi. Nie. No i tak troszkę pościągamy trochę tego. O, tej trawki. Jest taki jakiś malutki. Trochę za mały, ale dobra. No i tu teraz pokopiemy tu w tej skarpie. I zobaczymy, jedziemy odtąd najwyżej. I zobaczymy, co tu siedzi. Czy tu coś będzie, czy nie będzie. Jedziemy bokiem. Aha. Jest taki. Świeci się. A w sumie weźmiemy. Interesujemy takie wielkie. O, tu jest taki. Patrzcie, jak wyskoczył. Trzeba uważać, bo ostre są strasznie. O, ten jest ładny. Proszę. Taki w kształcie diamentu. To takie to lubię. O, tu jest znowu coś. Taki łezkowaty jakiś, taki jakiś kołyska. Ładnie się świeci. Może być. Ale potrzebuję takie grube.
Dobra, jak się dokopię do jakiegoś takiego, to jest taki, widzicie. Tu jest, ale jest mały. Dobra. Będę kopał sobie sam. Jak się dokopię, to wam pokażę. Teraz taki ładny świecący. Nie za duży, ale patrzcie, jak się mieni pięknie. Ten jest ładny. Ładnie się mieni. Teraz taki zielonkawy. Nawet ciekawy. Bierzemy. Taki bardziej okrągły. Też jest fajny. Bierzemy. Bierzemy. Dobra, mamy nową odkrywkę. W tamtej już nic nie było. O, wyleciał tu taki. O, taki. Nie za bardzo. Nie lśni się, tak? Ale jak go może przeszlifujemy, będzie ładniejszy. Zobaczymy tu. Na razie tak pojedziemy. Tam były same takie, wiecie, nie było nic takiego fajnego, dużego. Ale może tu się coś znajdzie. O. Tu jest na razie taki. Tu coś jest. Ale co jest duży? Nie. Nie za duży taki sobie. Ale nie jest zły. Idziemy dalej. Są same takie jakieś mniejsze. Chciałbym takiego dużego znaleźć, wiecie. Pokopiemy i zobaczymy. Tu jest jakiś. No wiecie co? Ciężkie są. Zresztą to jest szkło, no to musi być ciężkie. Szkło jest w ogóle ciężkie. No, takie maleństwo, powiem wam. No, takie. Takie malutkie, patrzcie, wychodzą. Cały czas takie maleństwa jakieś. A gdzie są te duże? O, proszę. No, tu jest coś większego. No, ten już też ładny jest taki. Nie powiem. Dobra, jak znajdę, to wam zaraz pokażę. No, ten fajnie się świeci. Czarny. Trochę większy jest. No, jest taki ładniejszy. No. Ten jest ładny. Dobra. Będzie można go coś z nim zrobić. Wystarczy go chyba wyczyścić, będzie się ładnie świecił. Takie maleństwa wychodzą na razie. Muszę zmienić chyba obszar poszukiwań. Na razie takie, widzicie, maleństwa wychodzą. Nie ma nic konkretnego. Ale dobra, jeszcze poszukamy. No, ten się fajnie błyszczy, ale też nie jest za duży. Widzicie, taki, ale do jakiejś kolekcji. No dobra, no ten jest ładny, ciut większy, ładnie się świeci.
ładnie się będzie prezentował. Nawet dosyć ciężki. A tu jakiś, nie wiem co to jest, jakiś kiziol. Ładny, taki półprzeźroczysty. Nie wiem co to jest za kamień, ale jakiś taki dziwny. Biorę, zobaczę w domu co to jest. Same takie maleństwa wychodzą. Nie wiem czy mi baterii w telefonie starczy. Ale jak mi starczy to nagram, a jak nie, no to do następnego odcinka. A może jeszcze coś wykopię. Takie ale maleństwa takie wychodzą. Ale tu jest coś? Aha, tu jest też maleństwo. Ja myślałem, że takie większe. No dobra, kopiemy dalej. Nie wiem czy tu jest coś większego, czy mi się tylko tak wydaje. A taki sobie kanciasty jakiś. No kurde, nie może być 5 razy większa taka bryłka. Ładna by była. Same maluchy, no. Same maluchy. Dobra, to ja będę kończył. A dzisiaj trochę tam mam. Takich różnych. No, może jakieś, nie wiem, z 5 kilo może, może nawet, może nie. Ale trochę się nazbierało tych kamieni. Wystarczy na dzisiaj. Innym razem przyjdę, znowu pozbieram. Także żegnam się z wami. Fajnie, że byliście ze mną. Do następnego razu. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, jak się wam podobało. No to trzymajcie się. Do następnego. Pa, pa. Może będzie lepiej.